30 godzin lekcyjnych. Tyle w każdym razie odbyć powinien. Moi drodzy, w wyniku rekrutacji do szkoły zostało przyjętych 271 uczniów, a jako absolwenci ukończyli tę szkołę 251 uczniów. W szkole zatrudnionych jest w pełnym i niepełnym wymiarze godzin 79 nauczycieli, 16 pracowników administracji i obsługi. Zostało ustalonych 11 580 ocen końcowo-rocznych. To taki bilans liczbowy, który niniejszym przedstawiam. Z przyjemnością pozytyw był po prostu świetny. Gratuluję i dziękuję. Proszę zapraszamy. Pierwsze miejsce Tomek Nowa i tablet jako nagroda. Na wycieczkę. Pierwsza PF. Na swoich upragnionych wakacjach, ale tak mi się przypomniało dzisiaj, jak oglądam tutaj te zdjęcia, lipiec 1970 roku. Widzicie Państwo tutaj zdjęcia, inaczej człowiek jakoś wyglądał. A wygląda emeryt teraz. Zajmowałam się pięcioma zasadami. Przede wszystkim kochać młodzież. Następnie wspierać ich. Kolejne to chwalić, bardzo ważne, chwalić młodzież. Wymagać, ale wymagać według ich możliwości, a nie własnych. I proszę Państwa, pomagać każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. A dzisiaj... Nastał czas rozstania. Dlatego w tej właśnie chwili są słowa pożegnania.
Smutek przysłania oczy, żal ściska bólem serce, a życie dalej się toczy. Chcielibyśmy w imieniu wszystkich uczniów podziękować dyrekcji oraz całemu gronu pedagogicznemu za całoroczny trud włożony w nasze wychowanie i kształcenie. Życzymy wszystkim pracownikom szkoły zasłużonego odpoczynku, dni wolnych od zgiełku i hałasu, dużo słońca, życzliwości i uśmiechu, abyście w dobrych nastrojach powrócili tu we wrześniu. Kinga. Thank you.